Cześć, witam was wszystkich, z tej strony VIP, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Próbujemy teraz się z nimi bić na pięści. Pięściarz. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Nie ma mowy. Zapisz. Chcesz oberwać? Nie ma mowy. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Co za się bije. Mać mieczem umiem. Żółta podstawa znaczy, że walczyć bez broni. Przeciwko blokujesz, aha. Czyli lewym muce. Uderz mnie, dziewuszko! Żadnego wyzwania. A dobra, czyli mam bić, kiedy jest biała pięść. No jako tako po mordzie dostał. No. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Dziękuję bardzo. A tu była jakaś skrzynia. Nie mam ochoty dostać drugi raz. Żadnego wyzwania. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Uj, i ciut, ciut. Nie ma mowy. To... Czyli jak ty dajesz 5, to ja podbiję do 10. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak mówią. Zobaczymy. Dobrze, dziadziusiu, bijemy się, tak? Jak dostał w pychor. A, czyli mogę przytrzymać strzał i mogę go piznąć mocniej. Okej. Okej, dokę. Co już? Już koniec, już ten. Znowu przegrałem. Mogłem się tego spodziewać. Oto twoje pieniądze. Dziękuję, przyjacielu. Wezmę jeszcze jakieś skrzyneczki. Co tu jest? Gruby alzalm. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Wchodzę. Zostały! No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Flaszki z zakąską, pierścień czy kasę? Pierścień sobie wezmę. Wiesz, i tak go nie lubiłem. Pięściarz. Kto my tu mamy? Co też się mogę bić? By tu przypieprzyć? Pięściarz. By tu przypieprzyć? Z tobą. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy. Nie ma mowy. No, czyli za 20. Chcesz... Skop... Zobaczymy. Bijesz się, czy patrzy? Możesz mi bić. Baba!
dziwna ta walka. Żadnego wyzwania. Hajsy dla mnie? Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Przyszedł, rozjebał wszystkich i chyba misję dostał. Zadania. Dobra, ludzie i potwory. Wielebny. Wielebny. Zima coś. Zlecenie na te, zlecenie na utopce. A tu coś było jeszcze. Nie bijemy się z tobą więcej, oszukujesz. Komu by tu przypieprzyć? Komu by tu przypieprzyć? Nie dziwota, że są harde, urodziwe panie. Stałem, już nie gadałem. Trzy uncje Optima Mater, kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam. Zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No ewentualnie dobrze. Ty się zmniejszysz o głowę. Przepraszam. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Śpiesz się. To może sam sobie pójdziesz. Co cię tu sprowadza? Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnię. Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka, nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. No, życzę powodzenia. Wariacie. Mnie wpuścić muszą. Wiesz co? Bywaj. Chyba nie mam ochoty go pytać o alchemię. Idź pan, panie Kalkstein. To teraz... gdzie mam iść? Lepiej zachować czujność. O, mamy kowala.
Witaj. Witaj. Tak, jestem krasnoludem. Nie, nie wspieram skrycie ani jawnie Skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny, będę w grobie. Czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Wyzimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać? Słucham. Opowiedz mi o Skojatel. Skojatel to słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki. Od wiewiórczych kit, które dyndają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nieludzi. Po waszemu terroryści i wichrzyciele. Utrzymujesz kontakty z wiewiórkami? Spieprzaj, prowokatorze. Spieprzaj, prowokatorze. Spieprzaj, prowokatorze. Spieprzaj, prowokatorze. Spieprzaj, prowokatorze. Wiecie co, ja sobie tutaj zrobię pauzę, wczytam grę i będę z nim gadał. Więc zaraz jesteśmy. Dobra, jesteśmy. Można ich tu spotkać? Nie wiem, czy próbujesz mnie sprowokować. Czy jesteś po prostu ciekawskim typkiem, ale nie odpowiem na twoje pytanie. Zatem porozmawiajmy o czymś innym. Słucham. Dlaczego ludzie prześladują nieludzi? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? Taki jest naturalny porządek wszechrzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować, z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotności. Albo podyskutuj z tym skurwielem brogiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. Słucham. No dobrze, dobrze, dobrze. Nie denerwuj się. Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni. Chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi 3 rudy metalu, a wykuję ci doskonały, stalowy miecz. Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. No, mogę coś wziąć. Ten smar usuwa rdze i poprawia jakość broni. Można go wykonać z tłuszczu i kilku składników. Posłuchaj uważnie. Nie słyszę. Dobra. Save all. Oczywiście musi być. Co ja dostałem? Inwentory. Może być. Teraz gdzie ja iść? Dobra, gdzieś tam w pizdu daleko. Kwiatek? Nie. Kwiatek? Nie. Potrafisz mnie zaczarować w księżniczkę? Też jesteś wujkiem? I też masz dla mnie cukrową lalkę? Nope. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. A właśnie bym chciał. Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak. Zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Okej.
Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór skrypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Bywaj. Jakby mi tak za każdego utopca, idę na utopca. Wszystkie posiadne. Dobra, już damy talenty. Mam trzy. Więc może w... ma wytrzymałość sobie po prostu walne, inteligencję, bo to standard. I może w ten znak. Bo znak jest dosyć przydatny. Godzinkę. Jak stąd wyjść? Pomocy! O. Dobra, co to jest? To jest małpa? Dobra. Ale czekajcie, bo tu jest jakaś... Gdzie ja idę w ogóle? Dobra, ja idę dobrze, w dobrym kierunku. Jakby nic tu się nie działo, to przeminę to i widzimy się, kiedy coś się będzie działo. Chociaż dobra. Nie, bo tu mam jakąś wioskę, więc wioskę może zostawię. Nie daj się zabić, białowłosy. Dobrze, postaram się. A to jest miła. Jak ze mną porozmawiać? Ej, mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dobrze. Ale deszcz. Bardzo fajne tu jest w Wiedźminie jedynce, że wszyscy robią coś. I to jest fajne. Zamknięte drzwi. Hobbity! Nic nie widzieli. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. No, dzięki. Dzięki, że mnie tak oceniacie. Dziękuję bardzo. Stój, przybłę, znaczy człowie, kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy ubaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść.
Bywajcie. Myślałem, że już dla mnie pieniądze chcesz. O co tam, chłopcze? Ale ci padło. No dzięki. Włosy białe jak mleko. Czemu masz... Nie daj się zabić, białowłosy. Siąpi. Wiedźmi, trzeba dziewki pozamykać. Dz. Wielebny. Zgiń, przepadnij. Niech spali cię wieczny ogień. Czarci synu. Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie... Albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie. Ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Dobrze. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat... Im śpieszno. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Daj mi ich tu wszystkich. I nie bez przyczyny. Dlatego... Pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Dobra. Czekaj, panie. Dobra, mam pierścionek, ale czekaj. Mów szybko. Przed zakończeniem odcinka chcemy cię... Przypomnij mi, jak to było z tym ogniem i kapliczkami. Wokół wioski znajdziesz 5 kapliczek wiecznego ognia. Musisz pójść do nich w nocy i w każdej zostawić zapalony znicz. Jeden z tych, które ci dałem. Bywaj. No dobra, czekaj. Mów szybko. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. Czekaj. Mów szybko. Czekaj. Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie Wieczny Ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfiej wiedźmy.
ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, Wiedźminie? Zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Wieczny ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Dobrze. Do zobaczenia. Bios. Tutaj sobie zapiszemy grę. I do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie pójdziemy chyba zrobić te kapliczki. O. Z nieba leci deszczyk. Ta gra jest pocieszna. Dobra, ale koniec tego pierdzielenia. Ja spadam, siema, nara, pa, cześć.